No to mamy i my swoją powieść. My znaczy się ludzie jeziorańscy. A swoją, bo o jezioranach. Jeziorany, jakby kto pytał, to taka wieś, gdzie się urodziłem i gdzie żyję nie najgorzej, można powiedzieć. Choć jakby lepiej było, też by nie było źle. A ciekawi was pewnie, kto to taki, ten co gada, zamiast żeby się już te osoby z powieści przedstawiały. Tak wam powiem, że i ja do tych osób z powieści przynależę. To zaś, że gadam na początku, to dlatego, że Polskie Radio tak mnie uhonorować chciało za to niby, że przeze mnie nasza wieś na tę, jak to się mówi, antenę się dostała. Ja zaś wam powiem, że nie tak znowu bardzo przeze mnie, jak przez zazdrość. Zazdrość, powiadają ludzie nabożni, uczucie niepiękne, ba, grzeszne. Przez ten jeden grzech ja, Wiktor Kania, od małości byłem największy grzesznik w całych Jezioranach, a może i okolicy. Zazdrość dusiła mnie okropna najpierw o gołębie, potem o dziewczyny. Teraz zaś, że to mi lata minęły i jedna noga jakby trochę do ziemi nie dostaje, zrobiłem się zazdrosny o co innego. O jeziorany. Idę przez wieś, torba z listami przy boku, bo to ja listonoszem jestem, znaczy się doręczycielem pourzędowemu. Idę, rower prowadzę. Jak słońce mocniej przyświeci, lubię tak sobie iść. Choć mi to nie najłatwiej z moją nogą, co do ziemi nie bardzo dostaje. Idę ulicą i myślę, żebym to ja, Wiktor Kania, potrafił tak, jak nie potrafię, opisałbym naszą wieś Jeziorany. Że w tych jezioranach największe jezioro krowa przejdzie i nie zamoczy brzucha, to i co? No, odkąd życie wyszło? A ja wiecie, że to także gazety i książki roznoszę. Lubię sobie i sam poczytać, jak tylko czasu dopadnę. A no więc odkąd życie wyszło z wody, ileś tam tysięcy lat temu, ci, co książki układają, o ludziach piszą. A ludzie u nas, o, nie jedna rodzina Matysiaków by się u nas znalazła. No i zabiłem sobie koła w łeb. Napisałem do radia. Żeby co z tego miało wyjść, to po prawdzie nie myślałem. Ale było, nie było, napisałem ten list taktycznie. To znaczy się tak, żeby się redaktorom z radia spodobało, nie? A jest taka wieś Jeziorany, było w tym moim liście, nieduża, ale i nie najmniejsza, 120 numerów, laskiem z jednej strony obrębiona, a życie w niej, no cóż, jak to życie? Ciekawe, jakby kto pytał. A ludzie, choć tacy niby jak gdzie indziej, a nie tacy, warci opisania, tak jak ci wasi Matysiakowie z Warszawy. Można się przekonać. Wystarczy wejść do domu pierwszego z kraju przy tej szerokiej drodze, co przez wieś prowadzi. Trafić łatwo. Wysokie topole przy nim rosną. O, akurat mam list do tej Janki. I piszę do niej taki jeden z Wrocławia. A Janka to jedyna córka wdowy Anieli Jabłońskiej, gospodyni tego domu. Tak. A jest tam jeszcze Stefek, najstarszy syn, wyręka wdowy w gospodarce. A młodszy Edek, muzykant i najmłodszy taki Bolek. A także dziadek Mateusz. Nie rak, nie ryba. Jeszcze fartuch. Z
Cóżeś ty znowu z fartuchem? Krowy myślisz w mieście oporządzać? Prawda, sama nie wiem, co robię. Śpiesz się i wyrywajmy, bo nas to złapie. O, nie poganiaj. Kino się dopiero zaczęło, nie tak prędko się wrócą. O Jezusie, alem się pozdrowiła po... Uważaj. Sweter chyba potrzebny? Tak. To i Stefek się ruszył? Tak. Ciekawe, co też mu się stało? Moja patronka się widać przyczyniła, przysłała nauczycielkę. Teodjania. Z nią poszedł? Nie. A co ci w głowie? Ale nie. Ale mu tyle naopowiadała, jaki to ładny film. O rany, ktoś idzie. O, nie ma strachu, dziadek. Pomoglabyś mi zamiast się przyglądać. Ja? Co ja mogę? Układaj we walizce, ja będę wyjmować z szafy. Pójdzie prędzej. No dobrze, podawaj. Masz. A co to za tabaki? Daj. Żeby ich w smole taplali. Lisa z jamy by tym wykurzył. No. To ty? I to jeszcze. O, ho, ho. Dziewuchy wędrować się wybrały, co? O, dziadek przecie wie. A wie, wie, wie dziadek, że ci okropnie za próg pilno. Dość, jeśli chcesz wiedzieć. Nie zamknie się. No to jeszcze muszę siatko. Święta Teresa, a gdzie ona się podziała? Ale się grzebiesz, jeśli chcesz wiedzieć. No, no, no i gdzie to? Do Ameryki? Na Saksy? Do Heli jadę, dziadku. Robota się jaka znajdzie. O, to, 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 to. 10 posad do wyboru i muzyka wojskowa marszarżnie. Brać, wybierać, przebierać. Oj, żebyś ty tylko nie wybrała tej jednej dziewucho, jak Wanda jam rozumna. No co też, dziadek, nie każda tak musi. No, 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 daj sobie pozór, to ci powiadam. Pozór sobie daj. Nie będzie tam ani matki, ani brata, ani spata. Na nas już czas, jeśli chcesz wiedzieć. Aha, koleżanki, no, to wiesz co? Tyle, co z diabłem w spółkę wejść. Wy do mnie, dziadku, co cierpicie? To jeśli chcecie wiedzieć, całkiem bez dania racji. Pisze Janka, że chce do miasta, żeby jej pomóc. To aha, pomóc, pomóc, pomóc. Zmiastowała się, toś i pewnie zapomniała, jak to kozie pomagali, aż jej ogon urwali. Już, 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 Hela, już jeszcze tylko swoje pieniądze wezmę. A wiesz ty, Janka, czemu to twojego stryjka Józefa Negusem nazywają? Ano, przez takich pomagierów jak tatu. Ni rak, ni ryba, durak kandyba. Nie wiadomo, kto większa kandyba. Jak Włochy na Abisynię napadły, dobrało się u nas takich 5 głupków i namówili Józka, żeby tam się przekraść. Wrzepią, makaroniarzą i obronią Negusa, niby tego króla. Nawojowali się, ale ze strażą na granicy. Szczęściem, bo to głupi ma zawsze szczęście, że ich do kryminału nie wsadzili. Ale potem nie śmiej pokazać się na wsi. Dzieciaki hurmem za nimi, a wrzeszczą. Negus, Negus, do Abisynii, na świni, do Abisynii. I został Negusem. Może i przez to z jezioran wywędrował? Lublin nie Abisynia i Negusów tam żadnych nie ma. A jakby miało nie tak być jak trzeba, to nie znam te drogi. Niech mnie tylko dziadek przed mamą wybroni. Aha, jeśli chcesz wiedzieć, już najwyższy czas. Dobra, chodźmy, pójdziemy wiedzami, będzie prędzej. Dobrze. Do widzenia, dziadku, zostańcie zdrowi. Janka! Janka, góry jeszcze nie zawonione! Jezusie Mario. O, to, ni rak, ni ryba. Walizka pod łóżko, a prędko, a prędko, prędko, prędko. Oj, coś ty się tak zamarudziła, dziewczyno. Sama dla świnie posiekana, a zabraknie mnie na chwilę, a już... A to kto? Hela! Dzień dobry. Hela. Dzień dobry. Niech no ojciec przekręci światło. Ale to... Dobra. Ina, nie było? A nie, popsuło się coś, przerwali. Nie chciało mi się czekać, aż naprawią. A cóżeś ty się tak raptem wystroiła? Kawalerów się spodziewasz w piątek? Nie. Jadę.
Z Helą. Co, z Helą do Lublina? A tam co? Tak ni stąd, ni zowąd, no co to Hela? Wesele, trzciny, pogrzeb? Niech mnie mama nie rozpytuje, PKS ucieknie. Hela, idziemy. No to do widzenia, jeśli tak. Co ty, Janka, tak szast, prasti i co, jedziesz? No przecież prać miałaś jutro. Pralka zamówiona, no na mnie się nie oglądaj. Kartofle na mnie czekają. Rób co chcesz, Janka, ja muszę iść. PKS już słychać. Zdrowia żelają wasze błogorodnie. Krzyżyk na drogę. Czekaj, idę. Nie, nie, nie. Niech mnie mama puści. Nie, nigdzie nie pójdziesz. Nie wiem, co za sekrety z nią macie, ale bez mojej wiedzy kroku nie zrobisz. Ja i tak pojadę. Nie dziś, to jutra pojadę. Żebyście nie wiem co, nie będę. Tu za nic nie będę. To tak. Matko Boska, ach, Matko Boska. No, 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 co ty się, Aniela, tak zatworzyła, co? Zdurniałaś, czy ja? Tak, doczekałam się, tak, jeszcze i tego. Toś ty nie przejechać się chciała, a uciec. A dziadek widzi nic! O, to. Miałem akurat do Michała lecieć. Niby po co do Michała? Żeby w sygnaturkę na gwałt dzwonił. A pewnie, ojcu śmiechy w głowie. Ojcu to nic. Zachciało się Janci jechać, niech jedzie, choćby na zgubę. A diabli nadali i dobrała się do mnie, no. Tak, ładnieś mi to Janka zrobiła, nie ma co. Będzie miała wieś o czym gadać. Niech gadają. Trzeba mnie było nie trzymać. Inni ojcowie sami dzieci wyprawiają, a tu siedzi jak niewolnica. Żebyś ty innej niewoli nie zaznała. Od dziadostwo, cholera. Zaczęło się tak dość ładnie i oddaj piesku kość, obieć się smakiem. Ach, nie dość, że przyjedzie raz na pół roku, to jeszcze psuje się. Ej, te mechaniki to też majowe, naprawić nie potrafią. A ciekaw jestem, jak to szło dalej. A co, podobało się mamie? No, a co tu tak pogrzebowo? Co, Janka się marzy? O co? A, to takie babskie porachunki. A, sukni nie ma na zielone świątki. No co do starego licha, boli ją co? Serce pewnie, bo matka przeszkodziła uciec z domu jak złodziejce. A. To takie buty. Takie ci to buty. Ukradłam to, że mama tak mówi. Te niegietki tam wzięła. Aha, toś i coś wzięła. A czekaj no, a gdzież to się podziało? Mama, kicham na to. Ja mogę pojechać tak jak stoję, bez tych marnych szmat, co się mamie o nie tak rozchodzi. No nie klep. Wiesz, o co matce się rozchodzi. Wiem, że mi chcecie zawiązać życie, bo wam tak lepiej. Żeby wam kto wasze brudne lachy miał prać. A ja sobie nie dam! Nie dam się tu zmarnować z krowami i gnojem. Nie jestem gorsza od innych, co w mieście wyszły na ludzi. No w mieście, tak? A tu nie ma ludzi, co? Tylko w mieście ludzie na kamieniu się rodzą. Tacy w portkach niby rurki. Ojej, ja zdaje się, dobrze wiem, kto tobie życie zmarnuje. Dajże spokój, Stefan. No głupie to. No, trzeba po dobremu. Tak, do wszystkich trzeba po dobremu. Z każdym się cacka, jak ze zbukiem, tylko nie ze mną. Aha. I ty, Stefan, też krzywdę masz. O, doczekałam się, podzięki od dzieci. Tak, zlazę mnie widać, matka. A co? Stefka, może mama nie tlamsi? Nie mógłby inaczej życiem pokierować, gdyby nie mama. Ty, a ty się za mną nie upominaj. A guzik mi z twojego upominaj. Od chłopaka harowałem z matką i z dziadkiem, żeby was wyżywić. Podrosną to pomogą, już ci tak ciężko nie będzie, Stefuś. No nie tak mama mówiła? A teraz jedno z drugim wypina się na gospodarkę. Do lekkiego życia lecę, jak ćmy do lampy. Eduś umilowany, Jancia umilowana. Lećcie, abyście się nie sparzyli. Droga wolna. No właśnie, wolna. Do czego mnie mama się otrzyma? Pojedziesz, to zawiedzą wszystkich. Nie ci chcę, jak złodziej. Mama mówi, co z tego? O nic mama nie dba, tylko żeby postawić na swoim. Uwidziało się mamie, że ja w wojskich miejsce w Jeziolanach. To ani na lewo, ani na prawo mama popatrz.
patrzeć nie chce. A mnie wszyscy Jabłońcy razem z tym waszym Nagusem. A to ja akurat nie trafiła, Janciu, bo Negus na Śląsku. Nie żyje i do jeziora na nie zajrzy. A Irka nie kiśnie w czterech ścianach jak ja. To pewnie. Irka Pana Boga za nogi ułapiła. Nocniki chorym podstawia. Dziadek najwięcej, nie pielęgniarka tego nie robi. Kto inny jest do posłu? To. Miał sługa lokaja. Ty mi będziesz opowiadać, jakbym ja nie był w szpitalu, żeby nie wiedzieć. We wojnę japońską, gdzieś na daleką Wostokie to było. Co z tego bajdurzenia? No, widzisz? Ładnie się wychowała Aniela. Jakbym ja mojemu dziadkowi tak spróbował. Doczeka się i ona od swoich dzieci. Sprawiedliwość jest na świecie. Odpłacą jej za krzywdę matki. Pewnie. To ja mamie krzywdę robię, nie mama mnie. To ja mamie zamknęłam drogę do życia, a nie mama mnie. Cicho byłabyś. A żebyś wiedziała, żeś mi zamknęła. Nie stara przecie byłam, jak zostałam wdową. Nie mogłam się to postarać wam o ojczyma. A przez myśl mi to nie przeszło, żeby rękę obcego nad wami zawiesić. A szkoda, szkoda, może byście inaczej szanowali matkę. A ja męczyłam się, sama prawie na gospodarce. Chciała mama się męczyć, to się męczyła. Te głupie wsiowe zapatrywania stanęły mami na przeszkodzie, nie ja. A mnie nikt w tym kieracie nie utrzyma, choćbym 10 razy miała uciekać. Tak ze mną gadasz? Ty, jedyna córka? To mam od ciebie zamiast zrozumienia? To i ja z tobą pogadam po drugiemu. Skończysz 18 lat, idź, gdzie cię ocy poniosą. A teraz zapowiadam ci, ruszysz się z domu, sprowadzę przez milicję. No, mamo. A to i do domu poprawczego. No nie, niech mama się opamięta trochę, mama też już nie wie, co mówi. Szczekacie na siebie jak biedna. O, niechby tak Maczek usłyszał o tym domu, to miałaby wieś uciechę. No. Chcę zniszczyć. Żeby ci Bóg nie przypomniał kiedy, że matka przez ciebie wylewała łzy. No i na rany Boga, skończcie już, dość tych lamentów. Stefan, daj sobie pozór. Liche to zajęcie baby rozganiać. Jedna baba drugiej babie wsadziła do oka grabie. Stefek, tam w górnej szufladzie są krople. Podaj mi wody. No, narobiłaś, widzisz? Mamo! Co mamie? Niech mama nie płacze! Mamo! Zejdź mi z oczu! No niech mama idzie do izby. Tu są krople. No niech mama legnie trochę. No daj matce spokój. O, mamo, no niech, że mama będzie mądrzejsza, no wszystko się uładzi. No po co od razu ta rozpacz? Mało się mama narozpaczała. Uładzi. O, niech mama poleży. Tu. O. A ty, Janka, weź się do palenia. Ej, no, przestań się mazgajeć. No, przejdzie parę dni, pogada się spokojnie. A dziś to wszystko na obie stanęło. A gdzie Bolek? Nie wiem. Nie było go jeszcze. Gdzie się chlopak włóczy do tej godziny? A Edek? Oj, czego ty chcesz ode mnie? Czego się komu opowiada? Ty, Janka, chodź tutaj. No, daj zapałkę. Janka. Ty za młoda się na nerwy. Jak ci przejdzie złość, to zastanów się. No, zarobisz ty w mieście na siebie? Co ty umiesz? Skończyły się czasy, kiedy po 7 klasach do biur brali. A co się stało z Wandą, ja rozumno, no. Przyszły bardziej wykształcone i wyrzucili. A wielka urzędniczka, że to się przyzwyczaiła panią odgrywać, to poszła na lekki chleb. A co wy wszyscy do mnie z tą Wandą? Fach musisz mieć. O, i o to się staraj. Kursy jakie skończ. O, to. Kursy. Ja sam wiem o jednym takim kursie, jak raz dla ciebie. A gdzie? W Jeziorana? O, a co tam w Jeziorana? Oto mi listonosz Kania Tura zafunduje, bylem cię na ten kurs wykierował.
A to na drugą nogę okuleje od tej codziennej łazęgi z listami. Dziadko, to zawsze głupstwa. A co, niedobry kurs? Machnij się tylko za tego kursistę od pisania listów i kulej do Wrocławia. O wiele to lepiej jak Lublin. No i co dziadek plecie? 17 lat dziewczynia, dziadek. O to. Jak w młodości nie spróbuje, to w starości nie smakuje. Tak. A co? Jeszcze rok, dwa i stara panna. Za moich czasów... Tak, to... kartofle dla świń gotowe. No daj to odłożę. Za dziadka czasów. Za dziadka czasów to ludzie byli starzy od kołyski. Starzy, ale jarzy. W twoich latach to już po 10 dzieci mieli. A i kartofle bez omasty jeść dawali. Gorzej jak my wydrętu. Kogo pan Bóg stworzył, tego nie umorzył. Nie, tam gadanie. A z dziadka rodziny ile się dzieci wychowało? Ile? Oj, do licha starego. Zdrowie ryczy i nie ma kto do nich iść. I to jeszcze na moją głowę. Ile już, Stefan? Niech Janka wieczerze zgotuje. Bolek jak przyjdzie, ma iść po pralkę. Janka zamoczy pranie. Ajaj, koń jeszcze na pastwisku. A Eduś w świecie, co? A Eduś w świecie, tak. Ale ja znowu to samo, Janka to, Janka tamto. Nie ma końca. Komu prima, temu prima, a mnie źle. No co, Janka, przeskrzynili cię, co? Co ci satyra, dziadku? A no, diabli nadali. Nie udało się Jance zdezerterować. Nie rycz, głupia, nic jeszcze nie przepadło, nie rycz. Hela mówiła, że... Znalazł i pan muzykant drogę do domu. Długo się jej musiał szukać, żeby utrafić akurat na wieczerze. Trawę trzeba posiekać dla świń. Rozkaz obywatelu kapralu, ale nie wtedy, kiedy obywatel siedzi. No i ty jeszcze śmiesz, no. Cały dzień kartofle rydliłem, a ty... No dobra, ojcze nasz nierodzony, po co było rydlić? Trzeba było sobie posiedzieć. Odchodzenia żraki się robią, albo nogi wiksą. Co, dziadku? A wiele tam flaszek, która dziś poszło, co? Czego, dziadku? Która? Nie, która nie ma. Było takie zwierzę, dziadku, ale znikło, wyparowało. I do dziadek wierzy w tur. Ech, dziadku. Tur to tak jak ta dziadkowa storka. Propaganda. To ci satyra. Satyra. Tu cały dom za ciebie tyra, a ty tylko satyra. Jeszcze powie dziadkowa storka. Twoja niby. Durak nie ryba i wszystko się dziadko i pokręciło. Durak ryba, czy rak kandyba, jak to się, co? Namówiłby dziadek swojego królewicza, żeby się czego tknął z dobrej woli. A u mnie to tak, mam kogo do roboty namawiać, wolę zrobić sam. Naprawdę. Pluk ciągnąć samemu nie tak ciężko, jak muzykanta namówić do roboty. No, wypada mnie iść do świń. Bo spadną z wagi od tego kwiku. A wy się przegadujcie, wstyd. Tyle gadają, że się... Stefy! O, Bolu! No, a gdzie żeś to tak banderował do tej pory, Bolu? Ależmy się napierali! Baliśmy się poprzecinać korzenie. A jakie korzenie? O, zobacz. No, pokaż. Co to? Dzika róża. A gdzie żeś to wykopał, co? Przy szerokiej miedzy, jak ci idzie na bożyny. Ale po co? Zasadzę, potem zaoczkuję. Aha, zobaczysz, co się wyhoduje. Pewnie figa. No, mądrala. Tak jak z twojego motoru, co? No ty, co się złościsz? Niedobrze by ci było mieć pod samym oknem drzewo figi albo drzewo eukaliptusa. Cukierki bracie prosto z drzewa, bez ganiania do GS-u, nie? A tobie?
Drzewo spirytusa. Bierzesz owoc, zdusisz jak cytrynkę i kap, kap do pół literka. Ty uważaj, uważaj. No, no dobra jest, miczury, nie daj się. Wiesz co, Edek? Mam sposób, jakby dorobić te złotówki, których ci brakuje na motor. No, no, no. Grałbyś krową przy dojeniu. Ale ja ci mówię, uważaj. Będziesz ty jeszcze czegoś chciał od Edka. No a co ja złego? Procent mi powinien odpalić od zarobku. Murowany sposób. Sam czytałem w gazecie. Robili to w Danii i w Anglii. No, bo są i między krowami takie sztuki, co to nic, tylko muzyką żyją. Jak się im tym muzykalnym krowom umieściło w oborze głośnik i płyty puszczało, to zaraz więcej mleka zaczęły dawać. A to ci satyra, no. Zrobiłbyś doświadczenie z naszymi krowami. Może i która będzie muzykalna. Należą przecież do rodziny Jabłońskich, czy nie? Pograłbyś im przez jakie parę dni te swoje komu prima. No a jak dadzą więcej mleka, sprzedasz nadwyżkę i będzie już pedał do motoru. Oj, ujrzysz ty motor, smarku, jak ja swoje ucho. No, no co? No, no daj smok, nic, nic, miczury, no. Masz iść po pralkę, ty, profesor niedoważony. Stefan, naprawdę ja mam iść? No, no przywieźć trzeba. Ale ciemno się zrobiło, to... To chyba, że ja jestem. No co ty myślisz, że ja się boję? Co, nie boisz się? Idziesz, no to... No to na jednej nodze, ja wyprowadzę ci wózek. Dobra! Dobra. Edek, a skąd żeś ty wiedział, że ja z Helą mam jechać? No skąd, jak to skąd? No spotkałem Helę. Miastowa się zrobiła, bracie, ledwie poznał. PKS jej uciekł, no to postałem z nią. Opowiedziałem mi co i jak. Wiesz? Ona jedzie jutro rannym pociągiem. Jak chcesz, możesz się z nią zabrać. Cholera, patrz, jeszcze nie ma motoru. Ale nie martw się, pożyczę od Wacka i odwiozę cię na stację. No co, fajno? No, dyrdaj prędko! Tylko się gdzie nie przewróć, Boruś! Nie ma strachu! Nocą to już wieś nasza jest całkiem jednakowa. Po firankach ledwie, kto je zna tak dobrze jak ja, można poznać, czyje okna się mija. Ale dom Anieli Jabłońskiej znaczny jest nawet w nocy, przez te wysokie topole, co przy nim rosną. I jeszcze przez jedną rzecz. Nie wiem, czy kto pamięta takie naczynie starodawne do noszenia jadła w pole. Trojaki się nazywało, jakby kto pytał. No to przedstawcie sobie dom wdowy, który stoi blisko drogi, zagroda janiaka po lewej ręce i borka maczkiem zwanego po prawej, obie trochę od drogi odsunięte, tworzą razem coś na podobieństwo takich trojaków. Niektórzy to nawet tak nazywają te zagrody. Na trojakach. Powiem wam, lubię ja naszą wieś. Każdą porą ją lubię. Ale najbardziej to wiosną. Szedłbym o zakład, że w żadnej wsi, w całym województwie nie grają tak żaby jak u nas. Musiały tu w dawnych czasach być jeziora, stąd niby nazwa jeziorany. Z tych jezior to zostały tylko stawy. 6 dużych stawów. Ale i za każdą prawie stodobą stawek jest pod wierzbami. A wszystko to i te duże, i te jak balia, pełne żab. Myślę tak nieraz, żeby to były ryby. Bogata byłaby nasza wieś. No, po prawdzie można by te stawy oczyścić, zarybić. Ale było nie było, lubię ten majowy rejwach w stawach. Kiedy byłem ranny, to go w gorączce cięgiem słyszałem. I choć to od Polski daleko było, mnie się widziało, że to nasze żaby, jeziorańskie, tak ja zgoczył. Jakby tak po mnie przyjechała Hela, to choć i fach mam na miasto i Hela młódka, a ja było nie było jeszcze kawaler, nie pojechałbym nawet do Warszawy. Może dlatego, że za dużo się poniewierałem po świecie, bo ja... Ale Janka
Janka co innego. Tak mi się zdaje, że ona to pojedzie. I nie wiem dobrze to, czy źle,